Dzień 26. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Modliłam się również do świętego Józefa, by czuwał nade mną. Miałam do niego nabożeństwo od dzieciństwa, a pogłębiało się ono we mnie wraz z miłością do Najświętszej Panny. Codziennie odmawiałam modlitwę o święty Józefie, Ojcze i Stróżu Dziewic. Toteż bez obawy podjęłam moją długą podróż. Sądziłam, że pod tak czujną opieką nie podobna się jeszcze lękać. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Święty Józef szczególną miłością otacza osoby poświęcone Bogu, które złożyły śluby zakonne. Kocha oczywiście wszystkich, ale dziewice mają w jego sercu miejsce wyjątkowe. Święty Józef sam zachował dziewictwo, dlatego doskonale zna intymny związek, jaki może łączyć dziewicę z Bogiem. Święty przeżył 30 lat z dwiema najbardziej dziewiczymi osobami, jakie kiedykolwiek zaszczycały swą obecnością świat, Jezusem i Maryją. Dziewictwo jest skarbem. Tego skarbu strzeże święty Józef i chce, aby inni o tym wiedzieli. Pomnij, święty Józefie, wielu ludzi zna modlitwę Memorare do Matki Bożej, ale mało kto wie, że istnieje modlitwa Memorare do świętego Józefa. Obie brzmią niemal identycznie. Oto treść modlitwy do świętego Józefa. Pomnij o najczystszy oblubieńcze błogosławionej dziewicy Maryi, mój najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, zgromadzenie, do którego należała święta Faustyna, codziennie odmawiają Memorare do świętego Józefa. Święta Faustyna miała ogromne nabożeństwo do niego i każdego dnia prosiła o jego wstawiennictwo w jej powołaniu i misji. Napisała tak: święty Józef nakłaniał mnie, abym stale otaczała go pobożnością. Sam mi polecił odmawianie trzech modlitw: Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo i chwała Ojcu, oraz Memorare do świętego Józefa raz dziennie. Patrzył na mnie z ogromną czułością i dał mi do zrozumienia, jak bardzo wspiera to dzieło miłosierdzia. Obiecał mi specjalną pomoc i ochronę. Odmawiam polecone modlitwy i czuję jego szczególną opiekę. Święty Józef pomoże Ci strzec dziewictwa i czystości, jeśli będziesz podtrzymywać codzienną, pełną miłości relację ze świętym Józefem. Twoje oczy, zamiary, serce i związki będą sprawiały Bogu przyjemność i będą wolne od wszystkiego, co sprzeciwia się czystości. Jeśli pójdziesz śladem świętego Józefa, brudne, perwersyjne filmy i obrazy będą budziły w twojej duszy odrazę. Nie zachwycisz się wulgarnymi piosenkami, które są poniżające dla kobiet i obraźliwe dla Boga. Nie oznacza to wcale, że musisz słuchać wyłącznie chrześcijańskiej muzyki i oglądać jedynie chrześcijańskie filmy. Będziesz rozróżniać światłość od mroku. Wszyscy będą kuszeni, by popełnić grzech przeciw czystości, jedni bardziej niż pozostali. W świętym Józefie wszyscy mają opiekuna i obrońcę.
zwracaj się do Niego w chwilach pokus, a wzrośniesz w niewinności i czystości. Często proś Go o wstawiennictwo, aby zachować serce niewinne i czyste. Wzięłam za swojego adwokata i obrońcę wspaniałego, świętego Józefa, któremu polecałam się z całą żarliwością mojego serca, a który najwyraźniej udzielał mi pomocy, ten czuły ojciec mojej duszy, ten miłujący obrońca, pośpieszył, aby wyrwać mnie z nędznego stanu, w jakim moje ciało odprawiało pokutę, i wydobył mnie z największych niebezpieczeństw innego rodzaju, które zagrażały mojej czci i wiecznemu zbawieniu. Święta Teresa z Awili, błagam wielkiego świętego Józefa, w którym pokładam największe zaufanie, aby przybył mi z pomocą. Święta Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej. Cudowne schody w Nowym Meksyku. On, święty Józef, ujął maleńkie dłonie Jezusa i unosząc je do nieba rzekł: Gwiazdy niebieskie, podziwiajcie ręce, które was stworzyły. O słońce, spójrz na ramię, które wydobyło cię z nicości. Błogosławiony Wilhelm Józef Chaminade. Święty Józef jest opiekunem dziewic. Jak dobry ojciec dba o ich potrzeby, przykładem jego ojcowskiej opieki jest pomoc, której udzielił zakonnicom w Nowym Meksyku w 1878 roku. W 1873 roku siostry loretanki założyły w Santa Fe szkołę dla dziewcząt. Gdy szkoła stała się bardzo popularna, siostry zapragnęły zbudować nową kaplicę. Do tego zadania zatrudniły dobrze znanego architekta. Budowa trwała 5 lat. Dopiero po skończeniu kaplicy siostry zorientowały się, że brakuje wejścia na wysoki chór. Można było się tam dostać wyłącznie po wysokiej drabinie. Piętro chórowe znajdowało się 6 metrów nad podłogą. Siostrom w długich do ziemi habitach było bardzo trudno się tam wspinać. Zdały sobie sprawę, że ze względu na rozstawione ławki w kaplicy brakuje miejsca na schody. Nie mogły zatrudnić ponownie architekta, który nadzorował budowę, ponieważ zmarł na krótko przed jej ukończeniem. Co mogły więc zrobić? Siostry zwróciły się z prośbą o pomoc do świętego Józefa. Rozpoczęły odmawianie nowenny, błagając go o przysłanie cieśli. Wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Ostatniego dnia nowenny przybył do klasztoru tajemniczy mężczyzna. Oświadczył, że jest gotów zbudować schody na chór dla sióstr. Postawił tylko jeden warunek. Chciał pracować sam i za zamkniętymi drzwiami. Siostry chętnie przyjęły jego propozycję i zatrudniły go. Zbudowanie schodów zajęło nieznajomemu 3 miesiące. Gdy je ukończył, nigdzie nie można było go znaleźć. Zniknął z miasta. Nikt nie widział, jak wyjeżdżał. Nikt go nie znał. Siostry wszędzie go szukały, ale nie udało im się go znaleźć. Nawet zamieściły w lokalnej gazecie ogłoszenie, ale bez powodzenia. Niezrażone tym siostry udały się do miejscowego tartaku, aby się dowiedzieć, kto kupował drzewo na schody. Chciały bowiem za nie zapłacić. Wypytywani pracownicy nie mieli pojęcia, o czym siostry mówią. Dowiedziały się, że tartak nikomu nie sprzedawał drewna na schody do kaplicy. Skonstentowane siostry przypomniały sobie swoje zdziwienie, wywołane tym, że tajemniczy mężczyzna miał tylko
przykładnicę, piłę, młotek i kilka innych podstawowych narzędzi. Po zastanowieniu zorientowały się, że żadna z nich nigdy nie widziała dostawy drewna do kaplicy. Zaintrygowane zakonnice i mieszkańcy miasta dokładnie obejrzeli schody. Dopiero wtedy wszyscy zrozumieli, że tajemniczy mężczyzna zbudował coś zupełnie wyjątkowego. Były to schody spiralne, które nie przeszkadzały w korzystaniu z ławek stojących w nawie głównej. Miały 33 stopnie. Nie było przy tym żadnego centralnego podparcia ani kolumny utrzymującej ich ciężar. Sprawiały wrażenie unoszących się w powietrzu. Nie zawierały gwoździ. Odkryto, że w całości utrzymują je drewniane kołki. Te schody to cud architektury, arcydzieło cieśli. Zatem skąd pochodziło drewno? W roku 1996 zbadał schody Forrest Isley, leśnik i technolog drewna, pracujący dla Służby Leśnej Stanów Zjednoczonych oraz dla Laboratorium Badań Morskich Stanów Zjednoczonych. Szczegółowe testy wykazały, że zbudowano je ze świerku, ale niepodobnego do innych gatunków tego drzewa na świecie. Wykonano dodatkowe badania. Ustalono, że świerk, który najbardziej przypomina gatunek wykorzystany do budowy schodów, rośnie wyłącznie w Izraelu. Kim był tajemniczy mężczyzna, który zbudował schody? Siostry Loretanki wierzą, że był nim święty Józef. Ojciec duchowy wysłuchał modlitw i próśb o przysłanie kogoś, kto im zbuduje schody. Święty Józef przybył osobiście i stworzył je dla konsekrowanych dziewic. Schody do dziś zachowały się w doskonałym stanie.